Jest. Swoją drogą, ja nadal nie ogarniam, od czego Sonic po prostu taki... No, dosłownie przed chwilą widziałeś Eggmana, który... no nie był złym naukowcem, więc dlaczego myślisz, że Tails jest Tailsem, a nie kimś innym? Ale dobra, no, no Jezu, no... No, 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 no kurde. Nie pamiętam, czy w Black Knightie coś takiego też było, że właśnie Sonic nie wiedział... Znaczy, kto kim jest, to też nie wiedział, ale... czy właśnie... odzywał się... nie mógł się dopasować, że to nie jest na przykład, nie wiem, Amy czy coś w tym stylu. Ale tu po prostu wystarczy, że nie... że nie dostaniemy obrażeń, co jest troszeczkę łatwiejsze niż... już inne zadanka. O. Cyk. Ten... Okej. Okay. Okej, okay, dobra, nie, ja nie wchodzę na te rejwa. Nie lubię ich. Uwaga, niech ktoś zrobi ten patch, żeby można było grać jak w Black Knightie. Black Knight jest, kurde, tak się dobrze steruje w Black Knightie, że to jest chore po prostu. Niech to ulepszyli. Ale niestety, znaczy... Black Knight i Secret Rings, wiecie, nie? Tak, Black Knight jest sequelem do Secret Rings, ale nie za bardzo są, wiecie, powiązane jakoś, więc teoretycznie mógłbym robić Black Knight, a nie Secret Rings, ale wiecie, sądziłem, że tak jest poprawnie po prostu, że zrobię Black Knighta. Boże, że zrobię Secret Rings najpierw. A w szczególności, że wy wygraliście Secret Rings, więc jak mogę po prostu robić inaczej. Tak samo w sumie jak w Sonic Rivals, że w sumie te gry za bardzo się nie łączą niczym, ale te rzeczy bym robił wpierw jedynkę Rivals, a później dopiero dwójkę. Chociaż dwójka jest o niebo lepsza niż jedynka. No, kolejny brąz. Przyjmę się tak na wygraną po latach, bo kurde, ja w Secret Rings chyba jak dostałem, no jak gdzieś tam kupiłem Secret Rings to i przeszedłem, to chyba był jedyny raz. No dobra, parę jeszcze razy wracałem, ale nie grałem tak porządnie, żeby pograć. Nie grałem od paru lat, więc to fajnie się nawet wraca. Tak po takim czasie. Dobra. 3, 2, 1, go. Let's go! Co mam zrobić w ogóle? Aha, chyba pierścienie zdobyć. A nie, teraz mam rozwalać, kurde! To jest poziom dla mnie. Oni specjalnie zrobili dla mnie poziom, kurde! Pamiętam, jak są tutaj poziomy, po prostu i tyle. Przechodzę grę tak naprawdę na ślepo, bo większość poziomów zapomniałem o nich. Ale wiem, że były takie, które mnie strasznie nerwowały. I pamiętam, jakie były, ale... Wiem, że były takie parę, które mnie fest zdenerwowały. Cyk, dziękuję. No nie, no nawet złoto nie daliście, no serio. Nawet złoto nie. To już jest samo. Cyk, kolejny poziom. Backstep, press the two button while moving back to backstep. O, to jest dobry. O, nawet następny świat dostaliśmy, fajnie, fajnie. Dobra, kurde. Okej, we get it. O, więc mamy najnowszy świat. Prawdopodobnie będziemy musieli się wracać jeszcze do tych misji, chociaż w sumie, bo oczywiście musimy później zebrać te World Ringi, więc tak czy siak będziemy musieli przechodzić te misje, aż po prostu się nie pojawi ta następna misja, więc sądzę, że tak może to zająć nawet dwa odcinki na świat, bo w prologu nie ma żadnego World Ringa, to od razu wam muszę powiedzieć. W prologu nie ma World Ringa żadnego, więc tylko będziemy się zajmować światami. A to, o nie, to jest pierścienie, matko boska.
Sonic. Sonic, a kurde, nie zwalniam. Ja cię proszę. Ja cię proszę, Sonico. Sonico! Sonico! Proszę, nie zwalniam. Cyk. Aha. Ale... Dobra, to mi daje 20, więc spoczy. To mi daje... nic nie daje. O. Cej, dziękuję. Zaraz pożałuję tego, że to pójdzie. O. Dajesz. Dobrze! Dobrze, kurde! I? Nic. Okej. Okay. Zobacz, tak to będziemy przychodzić, aż po prostu się nie odblokuje ten poziom. Gdyby to nie, no jest okej. Okay. Aż nie odblokuje się po prostu poziom bossa. Bo czasem to może być... jakby to powiedzieć, czasem to może być prędzej, a czasem później. Co swoją drogą jeszcze taka ciekawa rzecz o Secret Rings, że ten opening to jest taki jeden wielki spoiler, bo ten opening to jest po prostu jedna z ostatnich cutscenek gry. Cyk, cyk. Okej, okay. Lubię też, że ta gra ma taki ston, bo w tu strasznie długo się w powietrzu jest. I fajnie, że właśnie dodali taki stomp, który dosyć szybko nawet przychodzi w bieg. Jest nawet skill, który zmienia wam to, że stomp się zatrzymuje i po prostu... Stomp się zamienia po prostu w taki jakby... No, że nawet więcej wam prędkości daje. I to jest fajne. Nie mówię, dużo lepsza jest ta gra, jak już się ją przejdzie. Nie tylko dlatego, że się, wiecie, przyzwyczaili do sterowania czy coś. Więc troszeczkę to są wolniejsze poziomy, ale no. Wiadomo. Nie! O, tam był... Ojem. Wracamy się. No... To za szybko było, kurde, no. To było za szybko. Nie wiem, czy mogę nawet ich ominąć. No. To jest za szybko. Może być coś takiego, nawet? O, to może się udać. To może się udać, tylko muszę... Dobrze. O. Dobrze, widzisz, no trzeba mieć po... Serio. Pff. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie mi potrzebny. Ale to była hamowa. Pamiętajcie, no większość czasu w życiu was to nie uderzy, ale oczywiście kiedy będziecie typa chcieli uderzyć, to wtedy, wtedy akurat... się włącza mu to, że dostanie ci obrażenie. Nie, nie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Dziękuję. I jakby co, to możecie tylko jak zamieni się to na czerwone. Wtedy możecie tylko uderzyć, bo jak uderzycie w te... Tak, pojawi się. Dziękuję. Jak kiedy jest to... Kiedy jest to... zielone, to nic się nie stanie. Cyk. Ale w takim pieniu. Dobra. Nie. Nie, ale to było duży zadanie. Wszystkie zadania, które mają jakiekolwiek wspólnego z grindowaniem, są do dupy. Tak. Power granted to backstep. Niektóre te skille są strasznie dziwne, bo... No, znaczy dziwne. Bo niektóre te skille to są po prostu lepsze niż poprzednich.
Więc jest coś takiego na przykład, że... no musicie parę skillów wybrać i mieć taki jakby łańcuch. I to troszeczkę punktów zabiera, nie powiem, że nie, więc to nie jest fajne aż tak bardzo. Czy to jest poziom startowy, który muszę przejść po prostu 120, a nie. O nie. Dobra, to mam walić. No nie! Walić Rayle. To technicznie mogłoby być łatwiejsze, jakbym troszeczkę miał inne skille, ale zobaczmy. No bo nie wykluczam możliwości, że po prostu nie będę mógł czegoś przejść, bo czasem w tej grze może się to zdarzyć. Po prostu, o, nie będziesz mógł tego przejść, bo nie masz odpowiedniego skilla, to powiedziałbym, że byłoby słabiutkie. Nie w tą stronę, Sonic! Cyk. No, dlaczego tu się kamera tak glitchuje? To jest inne miejsce chyba, gdzie kamera się tak glitchuje, to jest dziwne. Dobra, dajcie mi metę, Piska. Meta. Dajcie mi metę, no! O nie. Dajcie mi metę. Jest meta, dobrze. Dobra, no, idź, Sonic. Idź. Dobra, dobrze, easy. First try, na S-kę, tak, na S-kę, kurde. Just made it. Dokładnie, Soniku. O. Sonic, look! I take it, that's not something you see every day, huh? That must be a monster summoned forth by the Eraser Djinn. Shara, can't you do something about it with your magic? I'm sorry, Sonic. My magic is no match for that of the Eraser Djinn. Okay, then. Guess I'll just have to deal with him the old-fashioned way. And hey, don't look so glum, Shara. I'll have you smiling by the end of this. And that's not me ordering you as your master. That's a promise from me to you. Yes, all right. All right! Let's do it! A promise. Let's do it! Dobra, już, kurde. Jedziemy na bossa! W sumie nie wiem, czy to jest szansa na to, że to się pojawi, czy to po prostu się pojawia przez zakończenie odpowiedniego zadania. Nie pamiętam sobie, ale dobra. Jadymy z tym bossem. Muzyka jest zapisana. No, po prostu muzyka w obu tych grach jest zarąbista. Jak w Secret Rings i Black. Chyba się okaże, że nie będę mógł tego przejść, mi się wydaje. Że jestem za wolny. No, chyba nie mogę tego przejść nawet bossa. O. Zobaczę, czy mogę z innym skillem jakimś. Bo to jest tak trochę... Znaczy, przynajmniej mamy go odblokowanego, więc to nie jest jakaś strata dla mnie, jakaś wielka, ale zobaczmy. Backstep, Collector, Link Bonus, Mini Turbo. Dobra, Boost, to może się przydać. W sumie, nie damy tutaj, czemu nie?
No to... Next. Tak, chcę zapisać. I jadymy. Choć sądzę, że to się nie uda, ale mówię, no przynajmniej mamy go odblokowanego, więc to nie będzie już później problem, jak dostaniemy inne skille. Let's do this! Wow. No nie. Dobra, chyba nie mogę go przejść obecnie. Więc to by było na tyle w tym odcinku Sonic and the Secret Rings. W następnym odcinku zajmiemy się Dinosaur Jungle i może przejdziemy tego bossa. Mówię, na obecną chwilę jestem po prostu za wolny i to nie pyknie po prostu. Więc mam nadzieję, że wam się podoba. To jest chyba drugi odcinek, jaki mam dla ciebie, więc no. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!